Dobra, słuchaj. W tej grze byliśmy już nieraz. Ale nie zrobiliśmy jednej rzeczy, którą bardzo chciałem zrobić. Drabina? Nie. Jestem w tobie. Dosłownie byłeś we mnie. Drabina. O, tak. Nie, bo odpsikłeś drabinę mi... Tak dawno cię nie widziałem, że aż tutaj... O. Patrz. Łamanie, k***a, chodź tu! Właśnie tak Puzonik poznaje nowe dziewczyny. Mek, kurde, umyj się, bo jest paskudna! To była ta tinderówka? A, to moja nówka. Chodź. Słuchaj, dzisiaj idziemy, robimy coś, czego jeszcze nigdy nie robiliśmy, więc nie wiem, jak to się robi. Czekaj, na mnie wyjdź! Czekam na ciebie. Jeden! No. Dzisiaj bawimy się w Ember Eats. Musimy dostarczyć żarcie. Nie wiem, jak to zrobić. Pali totalnie. Się dom! Co się pali dom? O kurde, pali się dom! Stary, pali się zrobić? Dom! Dobra, czekaj. Głównym wejściem. Dawaj, trzeba ugasić, bo nie dostarczymy żarcia. Dawaj. O kurde, panie. Ja mam granat! Grenade! Jaki granat? Oj, ale sypnąłeś ładnie. No ja mam ładny granat. Dobra, czy to jest tu? Siema! Coś się jeszcze pali tutaj? Dobra, dostać mu jedzenie! Stary, debilu! Ale gdzie to się pali jeszcze? Gdzie mamy iść? Kurwa się... Tu się pali! Dawaj, ugasimy to! Jezu! To już się kończy, dawaj! Damy radę! Muszę wyrazić! Strażacy! Dmuchaj, huchaj! Dobra. Stary, nie tym wejściem. Czekaj! Jeszcze coś się pali! Czekaj, mam coś OP! To zmieni całą naszą pracę! Gdzie ty jesteś? W środku budynku, biegnę do ciebie! No jestem w środku budynku! Ja też jestem w środku budynku! Ja też jestem w środku budynku, ale na którym środku budynku jesteś? Ja jestem na górze! Ja jestem, no się ma! O kurde! Mam wiatr! Chcesz rozpalić to ognisko, porąbało cię? No nie, no zgasi, to kazałeś dmuchać! Proszę się odsunąć, to niebezpieczne rzeczy. Ty już się nie pali, to tylko dym sztuczny. Ktoś puszczał. To kurde, debile jedni. Chodź, dostarczymy im zombie! O, pan, ty, ej, puzon. Gdzie jesteś? No, jestem tutaj, tu gdzie byłem. Cześć, ale ja mnie tam nie ma, cześć, tam biegnę. No, chodź do mnie chwilę. Chodź do mnie, patrz, ty. Myślisz o tym, co ja? Nie, tu musimy prąd połączyć jakoś. Wiem jak. Weź wodą, tu, polewaj tu wodą, no, ja włączę. Nie tu, tam, tu! No tu, no czego nie rozumiesz? Woda przewodzi prąd. No. No dobra, to za Uber Eatsa, nie? Ej, zamknęło się. No bo... A, palę się! Dobra, mam. Dobra, chodź. Dobra. My się sami opłacimy! $100 za Uber Eatsa to jest dopiero. Wynoś to i teraz dostajesz nasze zamówienie. Dobra. I gdzie mamy to zanieść? Jak się to nosi? Jak to podnieść? O, dobra. Gdzie mamy z tym iść? Chwila, nie, my musimy jakiegoś... O, tu jest! Ten chce pizzę, tu ktoś. Musisz tego... Tableta? Tableta, no, tak. Siema, o, jest zadowolony! Dobra! Ja niosę. Dobrze jest, ale musisz sprawdzić, czemu ta balka tu leży. Stary, nam się dalej trochę pali. Zadowolony jest! Ej, bo ty chcesz coś do wody. Kotek pije mleczko? A nie, ty mogę doładować. Dobra, żeby nikt cię o to nie potknął, to już rozwalę do końca, nie? Dobra, git. Wiesz co, tu dalej minimalnie się pali jakby co, nie? Ale myślę, że nikt... Sam się zamknij! Sam się palisz, debilu! Sam się zamknij! Dobra, idziemy z tym. Czemu nie mogę tego podnieść? Bo to ciężkie jest. A my musimy te skrzynki teraz, dobra. Bo to jest Uber. Czy ty chcesz to? Tak właśnie musiało być. Wcina, stary, z pustego pudełka! Dałem drugiej! Jezu, panie! Dzisiaj my pali jeszcze, bo my dostarczyliśmy wszystkie zamówienia Uber Eats tutaj w okolicy i teraz musimy jeszcze... Jeszcze na dole ktoś jest... Prowadź mnie, powiedz mi gdzie. Jak gdzie? Nie ma nikogo. Tu ktoś jeszcze na tym dolnym piętrze jest. Jest, rzeczywiście, tutaj jest za ziemi. No, otwieraj drzwi. O kurde. Yes! Wow! Puzonik, pow? No! O kurwa. No, idź się umyj, bądź paskuda! Masz jeszcze balona? Balona, okej, to był ładunek wybuchowy pod sadę. Pada to, chodź tu, chodź do mnie. O, nie w tą stronę. Oj, no, nie da się go przyciągnąć. A tego? O, tego się da. Idziemy! Nie było dużego napiwku, więc sami weźmiemy napiwek. Napiwki będzie srający gość. Zawsze wiedziałeś, jak brać napiwki mordeczka. Wiadomo. O! 430!
Aha, to się w ogóle nie opłaca innych robót robić. No $430, stary, na Uberze to jest kozak. Jakie ja co? Zajmij kolejny. Bla bla bla. Dobra, idziemy na kolejny budynek. O. I proszę, nie otwieraj drzwi, nie otwieraj drzwi, daj mi to zrobić, proszę. A drzwi są uchylone. Patrz. No, o kurde. Nice. No, elegancko. Co mamy to robić? Coś się pali? Wydaje mi się, że coś się pali, wiesz? Chyba na górze. Pali się, pali się. Stary, nie widzę, żeby coś się tu paliło. Staje, właśnie gaszę jeden pokój, co ty pieprzysz? Gdzie się pali? Staje, prawa strona budynku się pali! O, tu się pali! A gdzie ty i twoje balony? Jakie balony? No ty i twoje balony. Masz fajne balony, bo wyhodowałeś. Po tylu latach w McDonaldzie. Kolego. Nie tykaj się w takie miejsca, bo przegnie. Trzeba prąd wyłączyć, panie, bo tu będzie się... Jak trzeba prąd wyłączyć, jak ja prądu nie mam w domu? Panie, do garnka dolałem wody! Jakiś rudy typ ograł. Zszedłem, podnieś mnie! Zszedłem! Dobra, chwila. Gdzie ty jesteś? Słuchaj, bo zrobiłem Warzone'a i się. Gdzie ty jesteś, panie? Na górze, na samej górze! Jak na samej górze, pali mnie, musisz przynieść, bo ktoś tu fasolę robi po bretońsku, jest eksplozja smaku. Dopiero otwieram, kurwa, drzwi. Gdzież to są drzwi pootwierane już. Gaz pojechało. Słuchaj, gaz! Ja robiłem Warzone'a i strzykawki użyłem samopodnoszającej, ale od razu mnie powaliło. No chodź, bo ja się zaraz tu spalę, stary, przy pół pomieszczenia pali, co ty ale robisz? Ale nie umrzesz, poczekaj, gdzie ty jak jesteś? Jak nie umrę, zaraz umieram. No na gdzie samej górze, piąty raz jak ci na mówię. Samej górze, jak nie jesteś na samej górze? Na samej górze jestem. O, widzisz, jestem na samej górze. Słuchaj, problem mamy. Bo tak, ten garnek odpalałeś zupą, krochówę odpaliłeś. Nie dawaj! No ale jak to zgasić? Dobra, ja sprawdzę w tym czasie, inne pomieszczenie. Cześć, ja wezmę ten garnek. Nie panikuj, gościu, zaraz przyniesiemy Ubera. O kurczę, przepraszam panią. Co mam z tym garnkiem zrobić? Jak kurwa ten garnek zgasić? Osuj się, to nie działa. Dobra, a czekaj, granat rzucę. Nie pomogło. Dobra, może go po prostu zostawmy, co ty na to? Nie no, kurwa, garnek się pali, no pojechało cię. Stary, no ja nie wiem, jak go gasić. Jak go, kurwa, zostawmy, no pali się garnek. Ja stary, tu cały pokój się pali jeszcze. No kurwa, pali się garnek, to go, kurwa, gaś. Chodź do mnie. A gdzie ty, kurwa, jesteś? Ona wróć tą drogą, gdzie polazłeś i wróć się do tego jednego pomieszczenia tu. Czemu ja ty tu biegasz, cymbale? Co ty pierdolisz? No proszę cię, ej, ale możesz palę się! Nie pal się. No ja pierdolę, to może powiedz przed wejściem do pomieszczenia, ej kurwa, Mati, pali się, nie wdepnij kurwa w żar. Przecież powiedziałem, że się pali, 7 razy mówiłem, że się pali. Nie nerwuj mnie, bo przecież chcę kurwa beczku. Dawaj, gaś to, ze mną, żeby już się nie paliło z powrotem. Pieniądze mam w ciebie, pieniądze kradnę. To w klientów, nie we mnie. Czekaj, kradę pieniądze, jak kradę pieniądze, to robię. Dobra, słuchaj, bo lodówka przeszkadza, można ją chyba... O, dobra, nie można ją usunąć. Dobra. Gdzie jest Uber? Na zewnątrz. Dobra, to po kolei dostałeś przez zamówienie, nic się nie stało. Trochę się chata je, znaczy pali. Minimalnie. Się jak coś dobra, ci się nie gasi, to przez ściany garnka, możesz. Garnka już k***a nie zgasimy, bo to jakby jest ich winy spowodowane. Pamiętaj, że to te z***y zamówiły jedzenie, bo k***y gotowały, więc... No proste, tak ugotowali. Tak ugotowali, że w efekcie musimy teraz nieść Ubera przez płonący dom. No, dobra, tak ugotowali, jestem... kurde, no, chodź ja nie na wiem. Dół! Bo ty na chuj tu górę idziesz, ty, a jakbym wziął tego i zrzucił ci ich na sam dół i tam byś im nabrzeżarcie? No to miałbym to głęb... Ej, to było zajebiste w sumie, ale zabijesz ich, bo ty nie umiesz rzucać. Nie, nie zabiję ich. Nie umiesz rzucać. Krystian, ja... oboje wiemy, że ich zajebiesz. Nie, no pa, czekaj. Bedo nam to zabierać z ubezpieczenia. Nie, a, no dobra, jest git. To chce jeść? Budynku? A jak mogę go podnieść? Jak się ich podnosiło? No nie mogę, To wyjdź wtedy. O, działa. Dobra, jeden jedzie. No i spróbuję złapać. Możesz, on chce jeść. Co chce? Jeść. Pudełeczko, bardzo proszę. O, zadowolony, ty, zajebisty pomysł, dawaj do kolejnego. Daję kolejnego, co prawda trochę się tu zaczęło palić z powrotem. Jasne, ale... nie przejmuj się, rzucaj. A, jak pan też chce pudełeczko, już donosimy. Proszę, cudownie, tutaj pięknie. I zadowolony klient. No i nice. Super, nasz klient, nasz pan, to mi się podoba.
Czy, bo ktoś tutaj umiera z pudełka. Dobra, jedno pudełko sam dostałem, żeby widzę tutaj idealnie. Bo ktoś umiera, idealnie. Dobra, nie ma problemu. Proszę bardzo. Co, już nie wejdę do tego pokoju, więc znoszę go na klatkę schodową jakby co, nie? Dobra, nic się nie przejmuj, mordeczko, proszę cię. Tu jeszcze ktoś chce jedzenie, dobra. Siema, dzięki. Trzeba ich psiknąć wodą czasami, jak im nie pasuje. Jasne, gdzie ty tu biegasz? Jezus. Staję, my jesteśmy dostawcami pizzy, a nie supermanami, tak? No dokładnie, proste. Oj, przewróć się. Ja tam dobra, z tyłu budynku jesteś. Dobra, idę na front. Gościu postanowił grać w Brawl Stars na telefonie, jakby co w międzyczasie. Nie, dostaję to klasyczny klient Uber Eats. Masz? No, proszę bardzo. A pan chce co? Zostaw te Brawl Stars, chodź. Pudełko, kolego, to mów od razu, że chcesz pudełko, masz. Dobra, mam ostatniego. Dobra. No jasne, jasne, tutaj pizzunia, super. A to nie jest ostatni, co ty pierdolisz? Nie, to jeszcze ktoś? Nie, już, wszyscy. Nie, no jeszcze są w środku, jeszcze dwóch jest gałganów. Kurwa, to biegnij po nich. O, ty, jeden jest w tym dużym, w tej, o. Jeden jest w tym problematycznym miejscu, bym powiedział. Co, zabijamy go, zostawiamy, czy jak? A kiedy jest indentem? Don't forget to use your finder. Dosłownie mogę powiedzieć, że się poświęcam dla niego, żeby dostarczyć mu Uber Eatsa. A w jaki sposób się poświęcasz, że będę musiał po ciebie biec? Jest to możliwe. Ja poczekam. Czy ty spadniesz z tego kibla? Jesteś w stanie? Czy ty możesz, kurwa, znieść pana klienta? Czekaj, bo... Mam klienta, ale nie jest w takiej formie, w jakiej chciałbyś go zobaczyć. Wiem, bo kurwa, wyskoczył komunikat, że niestety nasz klient zdechł. Ale... To jest dosyć częsty... Nie ma ale, Krystian, prosiłem cię. Słuchaj, bo nie chciał z kibla wstać, no klikałem na niego. Ja pierdolę, no. Ile ci można prosić? Ale jeszcze jeden klient gdzieś żyje, ty. Wiem, już go niosę sam. Dobra, to dobrze. Słuchaj, ten klient będzie potrzebował podwójnego zamówienia jedzenia, żeby go trochę odbudować. Pierdolę mu stopora w głowę. Patrz, ten potrzebuje więcej jedzenia. Ten potrzebuje pizzę. Gdzie jest pizza? Daj mu. No, oddaj, oddaj złodziejaszku. Temu nic nie dawaj. Temu rób zdjęcie, że zostaw go, puść. A czekaj, zadebrał. Szybko, proszę zobaczyć. Nic nie ma, trzeba ma zapłacić. I tam możemy to zajebać. Jak typowy chłopie. Ej, do samochodzika. To jak k***a u mnie kurierzy w Lublinie, kiedyś mi zajebał jeden. Dobra, no i elegancko. No i czekaj, gdzie jest kostek? Czekaj, go w sumie też możemy wziąć. Matisz. Co? O jest. Oni siedzą i jedzą, ty. Super, dobra, stary, mało czasu zostało, niech oni sobie tam jedzą. Ja wiem, czemu oni się nie przejmują, że to się pali, oni jedzą, bo to są squattersi. No i to co, to nie ich miejscówka, to wypier... Dobra, chociaż zabieram wannę, znaczy... Wannę, jasne, takiej wannę masz w domu? Cicho wyjdź. Ej, pięćset, no, pięć super! Sandalków, no. Jeszcze lepiej nam poszło, o to chodzi. Panie. Myślę, że nadajemy się na kurierów. Idealnie się nadajemy na kurierów, panie. Dobra, to ostatnia robota na dzisiaj, słuchaj. Jaka? No, ostatnia robota na dzisiaj, ostatnie zamówienie. To jest razy 10. O! Żartuję, nikt nam nie dopłaca za takie rzeczy. Dawaj. No k***a, podnoś tą drabinę, przecież ty możesz się spiąć na dach nawet. No tak, to dawaj, ale nie, zostaw tą drabinę, a ty wstaw kolejną drabinę, dawaj. No już jestem na fajku, żeby... Dobra, ja teraz patrz, ja teraz robię tak. Ja pierdol, ale ty mam pokój pojebany. Ty, jak mamy to zrobić? Gość dosłownie żyje w płomieniach, w ogniu. Ty stoisz tu, jesteś pojebany, czemu ty w tym stoisz? Masz... Zajebałeś złoto zamiast zjebać klient. Dobra, to mi się podoba, w sumie jestem z ciebie f***a dumny. Jestem z ciebie strasznie dumny, stary. Stary, gotowy? Tak gotowy? Jedzie klient. Jaki to? A to napojowy, kurwa, to mów, że napojowy, to... Czekaj! To gorszego sortu, tu przecież... O, ale wstajesz pan? Napojowy klient gorszego sortu. Wziął, słuchaj, no to dawaj kolejnego, no ruszaj się, kurwa, chwila, na samej chwila, górze, muszę rozwalić... Łonie napojowy! Dobra, to nie... Słuchaj, to nie to piętro, nie to piętro, piętro nie, niżej. Nie, z złodziejachem panem, zajebaj na winę, stąd nie mogę wejść. Dobra, mam kolejnego. Jaki? Brodacz. To obchodzi, co no, chcesz jeść? Jaki to powiedziałem? Masz! No kurwa, pytam, jaki brodacz? No spoko, masz, ile jeszcze zostało? Jeszcze na samej górze jakiś napojnik został. Dobra, jeszcze został napojnik, no. Musisz go, ale musisz odzyskać go z samej góry. Krystian. On jest aż tam? Nie, mu się coś powaliło na łbie. To jest top jeden klient. Gdzie on jest? Ratuj go! Tam! On jest na dachu! No k***a, bierz tu drabinę. Co on robi? Zasięg łapie, ty, bez kitu, chłop grał w Brawl Stars i się zapatrzył. No to zdarza mi się to bardzo często, nie wiem jak tobie. Tobie tylko na kiblu. Leci! Oj, wyjebał mnie poza mapę prawie! Donieś mi. Dobra!
Ty to i w sumie... To była najszybsza robota w dziejach. A jak dostajemy za nią najwięcej, się go wiesz? I co? O, 300. No dobra, no dobra, ale tu spędziliśmy bardzo mało czasu, okej? No, dwie minuty. Tu było giga szybko, tam było łażenia, kręcenia się, oni gdzieś w ogniu chodzili, jakieś garnki w ogóle z jakimś sosem. No, to było fajne. To było fajne. No, w sumie te 100 dolarów można wsadzić w dupę, ja wolę szybko robotę. Tak może być.